Witam ponownie. Zobaczcie, jaki mamy piękny wtorek. Powiem wam, co jest kaman. Zobaczcie. Malujemy, no, ale zmiana tematu, ponieważ nie spodobał się im ten kolor, więc zmienimy ten kolor na z powrotem taki, jaki był tam u góry. Widzicie, jak to działają przyzwyczajenia ludzkie. Przez wiele lat mieszkali w domu, który był lekko żółtawy, popielawy, już zniszczony, ale jednak te przyzwyczajenia są mocniejsze od czegokolwiek, więc podświadomość mówiła im przez całą noc, że nie, to będzie zły kolor, tego nie chcemy. Proszę, może coś się da wykombinować. I sami zaproponowałem ogólnie to, że nie ma problemu, pojedziemy do sklepu i wymienimy tą farbę, tylko niech ona zamówi coś, co jej się podoba, i doszliśmy do wniosku, że magnolia jednak to jest najlepszy kolor na świecie i pomalujemy tą magnolią. Także za godzinę będziemy mieli nową farbę, czyli będzie to wszystko podobne do tego, co tu jest, trochę bardziej może świeższy kolor, bo to jest wiadomo brudne. Ekri? A może sraczka po prostu. Po prostu najgorszy kolor. Wszystkie chaty tutaj nowe, wyobraźcie sobie, wszystkie mieszkania malowane są magnolią. Thank you. Yes? Sorted. Okay, so quick. Great. So we'll go now. Thank you. Okay, to czyli dostaliśmy właśnie SMS-a od pani z numerem itemu do odebrania, czyli już jest gotowy tam w sklepie. Jedziemy, nagram to. Hej! Dobra, czyli lecimy z tym znowu. Jak widzicie, niepotrzebnie to wszystko było malowane na siwo. Mam nadzieję, że dwa razy i ta farba pokryje ten kolor. Dobrze, że się nie rozpędziłem. Także lecimy. Kolor jest praktycznie, widzicie, taki sam jak tej starej ściany, czyli magnolia. Tak to się nazywa, najbardziej popularny kolor. Spoko, nara. Jest takie słońce, że nic nie widać normalnie. Musiałem założyć przyciemniane okulary. Ale tak jak widzicie, to wszędzie ktoś ponakładał silikon. Jakiś cholera wie, co to jest, te ciemne, już też jakiś brązowy silikon. To wszystko zamalujemy tak naprawdę. Oklejamy już po ramię okna. Wszędzie tam górą też poszła taśma, aby ułatwić nam zadanie, abyśmy nie musieli się pieprzyć z odcinką. Tyle. Kolor nawet pokrył tutaj na pierwszy raz, nieźle. Jesteśmy ku końcowi tu z tą przednią ścianą i zaraz zmykamy do tyłu. A ja dalej na wysokościach. Ludzie, przecież ja mam ten chorobę wysokościową. Ja nie wiem, jak ja zejdę z tej drabiny. Proszę, zadzwońcie na 911. Ja sobie nie poradzę. Karol, gdzie jest mój telefon? Karol! Trzeba to w każdą stronę przewałkować, aby ta farba weszła pomiędzy tą strukturę. Nie da się to zrobić za pierwszym razem, więc tak czy siak będziemy malować drugi kołd, aby wszystko nabrało jednolitego koloru. Super, ale pogoda to jest piękna dzisiaj, proszę Państwa. Craig David nam tu wszystkim śpiewa. Super. Ujęcie 1015. Czekajcie. Także nawet to nie wygląda źle, jak widzicie. To jest nasz pierwszy kołd. Już pomalowany został ten kibelek otynkowany w tamtym tygodniu. Także nie wygląda naprawdę źle ten kolor. Ja wiem, że on jest tradycyjny, ale rozjaśnił ten domek wśród innych domków. Tam ktoś ma żółte, tu ma ktoś fioletowe. Tu w ogóle są jakieś ciemne kolory. Ten to dawno nie był malowany. No, także będzie najjaśniejszy chyba z całego tego szeregu. Tak z dystansu na to popatrzeć, to... No. Jest ok. Może być.
Także lecimy za chwilę po śniadaniu na drugą stronę, a jutro zrobimy drugiego kołta i powinniśmy mieć to fajnie zamknięte. La 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 la. Karol. Dobra, i jesteśmy teraz z drugiej strony, jak widzicie. Czyli praktycznie to samo, tu mamy jedno okienko więcej, bo jest ich cztery. Już mamy wszystko wstępnie poklejane. Karol zaczął już malować, nie czeka za mną. Ja farbę jeszcze mam, pędzel mam, bałek mam, więc wbijam się na drabinę od prawej strony i spotkamy się w środku. Także do godziny czasu powinniśmy mieć tego kołta zrobionego i zrywamy się do chaty. Tyle. Zrobię mam zrzut, jak już pomalujemy to na pierwszy raz. Dobra. Sekunda. A gdzie są klucze? Tutaj. Dobra, tak jak widzicie, mamy pomalowany tego kołta. Czyli na pierwszy raz poszło wszystko. Ta farba nawet, powiem wam, że dobrze kryje, bo te parapety, które były czerwone wcześniej, są prawie przykryte, tam gdzieś są jakieś małe przebłyski. Ale wygląda to nieźle. I chatka wygląda praktycznie jak nowa, widzicie. Także kolor magnolia, tradycyjny. Jutro pójdzie jeszcze jeden kołt i będzie naprawdę ładnie. To samo z przodu, będziemy mieli zakończone malowanie. Tutaj mamy już przygotowany jeden dzień następnej pracy. Widzicie, stolarz, ogrodnik nam tutaj zrobił takie koryta do wylania płyt betonowych. Jutro powinna przyjść siatka, więc wpuścimy siatkę w beton, ale to dopiero w czwartek. Na razie skupiam się na tym. Także tyle ode mnie, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!